Was na naszym kanale. Dzisiaj przyjdę do Was z filmem, w którym będę przez tydzień wstawała o godzinie 5. Ostatnio, dość dawno temu był trend trochę, jakby było to popularne, dużo osób to nagrywało. No i w sumie ten film polega na tym, żeby po prostu wstawała o 5, będę Wam pokazywała, jak wyglądają moje poranki o tej 5. Czy będzie to produktywne? Ja bym nie powiedziała, aczkolwiek może zobaczymy. Nie wiem, bo jeszcze nie wiem, jak to wyszło ten film, więc no jeszcze Wam nie powiem, czy to było jakieś produktywne. No i życzę Wam oczywiście miłego dnia, ale jeszcze przed tym nie zapomnijcie o łapeczce w górę, subskrypcji naszego kanału, aby za bieżąco i oczywiście nas tutaj wspierać. No i co? Miłego oglądania. Mega mi świeci słońce, bo jakby po mojej stronie jest wschód tego słońca i teraz jest to masakra normalnie. No tak, wynajmniej mamy 6.25, powiem Wam, że ja już sobie się wyrobiłam. Zrobiłam sobie, powiedzmy, że to można powiedzieć, nie wiem. Zrobiłam sobie zupę chińską, znaczy na nudze, tak jak to się tam nazywa. Czy jest to zrobione śniadanie? Nie, ale Hers, pewnie teraz sobie obejrzę jakiegoś Netflixa, skoro jakby mamy dopiero 6, bo nie wiem, czy to widzimy, nie widzicie tej godziny. Ale tak, mamy na 6.25. No i ja sobie teraz po prostu coś obejrzę, czy coś, nie? Mamy już 7. No i oznacza to, że po prostu ja za chwilę będę właśnie wychodziła na autobus i wydaje mi się, że tak codziennie by tak o 7 do Was tak gadała, podsumowała ten poranek. I czy mi było ciężko wstać? W sumie nie, bo wstałam dzisiaj jakoś o 4.55. No i w sumie nie było mi jakoś ciężko wstać, zobaczymy jak to będzie jutro, pewnie jutro będzie ciężej. Mam, że dzisiaj tak w sumie teraz sobie oglądałam YouTube'a, sobie oglądałam. Siadam sobie, nawet ja powiem Wam, bardzo rzadko kiedy jem cokolwiek rano, więc fajnie, że zjadłam sobie coś. I w sumie wyrobiłam się tak wiecie, tak robię wszystko powoli, wyrobiłam się tak godzinę 20. Ale wiadomo, wiecie, robiłam wszystko powoli, nawet czytałam książkę, czytałam ją jakieś tak, nie wiem, 15 minut, coś takiego, nie pamiętam już. Fajnie, bo nie musiałam się śpieszyć i wiecie, na pewno po tym czele, po tym wyzwaniu pewnie też będę chciała właśnie tak wcześniej wstawać, bo no na pewno wiecie, jest to takie, nie muszę się po prostu śpieszyć. No więc co, to by było wszystko na dzisiaj, widzimy się jutro. Widzicie, mamy 6.43. Później sobie oglądałam YouTube'a po tej medytacji. Teraz sobie pewnie obejrzę, nie wiem, YouTube'a. Może na Netflixie znajdę jakiś serial, bo powiem Wam, że ostatnio skończyłam i nie mam co oglądać. No i ja na razie nie mam problemu z wstawaniem. Nie jest to, wiecie, jakby czasami ja na przykład wstając o 6 jestem jakby zmęczona, nie chce mi się. A tutaj jest tak, wiecie, chill, jakby na chillu sobie wstaję, więc fajnie. No i co? To był mój poranek dzisiaj. Widzimy się jutro.
guys. No i co? Udało mi się dzisiaj wstać o 5. 48, będę musiała jeszcze sobie wysuszyć włosy, muszę sobie jeszcze nalać wodę. I w sumie to wszystko. W sumie później czytałam książkę i czytałam ją do jakoś 6, więc no. Bo inna właśnie książka... A, piłknik nie spakowałam, muszę piłknik spakować. Właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że po prostu książkę powinnam czytać, jak już to... Wiecie, jak wszystko sobie zrobię, żeby później się nie spieszyć po prostu. Co, przetrwałam ten poranek, teraz w sumie wysuszę włosy, spakuję ten piórnik, naleję sobie wody do butelki. To był mój poranek dzisiejszy. Jesteśmy już za połową, bo mamy dzisiaj środę. No i co? Widzimy się jutro. Chyba mam rzepę otwartą. Tak. No więc co, guys, mamy którą godzinę? Mamy 6:37 i ja w sumie jeszcze tylko muszę pielęgnację zrobić, ale to ją zrobię tak gdzieś 6:50. Zrobiłam sobie, ja tak się to podniosę, bo to gorąco. Zrobiłam sobie, jak to się nazywa? Spaghetti, tak, zrobiłam sobie spaghetti, tylko czekajcie, ja odłożę, bo to tak się nie trzymać, bo jest gorące. No wiem, spaghetti na śniadanie. Tak średnio, ale wiedziałam, że skoro wiecie, mogę sobie zrobić, to sobie zrobię. Dzisiaj powiem wam, dzisiaj ja wstałam w ogóle o 4:40 albo o 4:45, nie pamiętam dokładnie. I dzisiaj też nie miałam jakoś problemu ze wstaniem, nie wiem, o co chodzi o mnie. Sądziłam, że ja będę miała jakiś taki, wiecie, problem ze wstaniem, że nie będę wstawała i w ogóle, a poszłam spać. Poszłam jakoś o 23:00 spać, więc no... Sądziłam, że będę miała jakiś problem ze wstawaniem, ale jest git, więc w sumie spoko. Dzisiaj w sumie nie czytałam ani książki, ani nie robiłam medytacji, więc tego też wam nie pokazywałam. W sumie tak do 6:00 robiłam sobie krzyżówkę z fizyki, bo nie dokończyłam jej wczoraj, ale skończyłam ją, więc wiecie. No i w sumie dzisiaj mam sprawdzę, więc przydałoby się pouczyć jeszcze na niego. A to z informatyki to będzie chill chyba. Ten poranek minął dość dobrze. To by było na tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro.